Peter, we are after the meeting with Texom Stal Rzeszów. 9 points. For you, it was like a roller coaster. Three, then the last, then again three, then again last. What happened? Gate four. I had gate four three times, and it was, I managed to win one time, but gate four was terrible today. So it was tough when you come out from the start corner in last position with the good riders. It's really tough. Yeah, that was a roller coaster for you, but as well as for the entire team. But in the end, it was like very fun ride, it seems. It was good, you know, this is what the crowd and fans want to see. It should be tight meetings, and especially when the home team, like we try, managed to win in the end. So I think it was good, and also they have a super good team. So I think the performance from our team is really, really good. And now we still have a chance for the playoffs. Yeah, I guess so. It's, no one expected this, but you know, we said all the time we're going to fight until it's no chance left, and it's no chance left. But as soon as it's there, we're going to go for it. So the next meeting in Opole, how you see it? Same there. We have a pretty good team. Like you know, we have even done better on away tracks than home. So you know, that looks pretty bright for us, I think. And the form is pretty good on a few other guys. Now Arthur started to go good again, which we really need. And it looks it's promising. We're definitely not finished yet. So good luck, and hope you will win there. Thanks a lot. We'll give it a go. Naszym gościem Darek Słowiński, wiceprezes Enea Polonii Piła. Jesteśmy po meczu z Texom Stalą Rzeszów. Darek, fantastyczny dzień, myślę, dla klubu. Wygrana i to z liderem. No zdecydowanie tak. Ja chciałem podziękować naszym zawodnikom, naszym kibicom za to, że wierzyli do nas do końca. Wczoraj mieliśmy takie spotkanie z nimi po treningu. Ten trening naprawdę dał efekt, co było widać dzisiaj podczas całego meczu, bo były i starty, i była walka na całym torze, byli bardzo dobrze spasowani. To chyba dało efekt i no, z tak ciężkim przeciwnikiem, jakim jest Rzeszów, naprawdę ta wygrana jest ogromną radością dla nas. I daje wiarę w to, że ten trzon drużyny naprawdę jest coraz lepszy i możemy wygrać z każdym. Będziemy walczyli do końca i to jest jakby domena, to wczoraj z zawodnikami wieczorem ustalaliśmy i dzisiaj to spełnili, więc wierzymy, że będą robili też tak dalej. Czyli liczymy jeszcze na play-offy, przynajmniej walczymy o nie? Znaczy liczyć to możemy, to są teoretyczne oczywiście i matematyczne szanse dzisiaj, natomiast na pewno będziemy walczyć o jak najlepsze wyniki, to mogę zagwarantować. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, jak pójdzie nam w Opolu, ale będzie tam walka. No i mamy mecz derbowy z Gniezdem, który sam w sobie jest oczywiście. Nie trzeba tam motywacji dodatkowej, bo trzeba po prostu spróbować wygrać z tym Gniezdem w końcu i to na ich terenie. No właśnie, dzisiejszy mecz, nawet jeżeli nie udałoby się nam awansować do play-offów, na pewno nie był ostatnimi zawodami przy Bydgoskiej. Co nas jeszcze czeka? Zdecydowanie. Tutaj z tej strony chciałbym bardzo serdecznie kibiców zaprosić na 16 września do Piły na stadion, gdzie specjalnie dla was, kibice drodzy, chcieliśmy zorganizować dodatkową imprezę. Ta impreza będzie, myślę, że bardzo ciekawej formule, bo w formule Pucharu Drużynowego Świata, a więc będą cztery zespoły, będą cztery gwiazdy Ekstraligi, cztery gwiazdy pierwszej ligi, będą zawodnicy Enea Polonii Piła i czterech juniorów. I to będzie turniej Memoriał Pana Rutkowskiego o Puchar Prezydenta Piły. Zapraszamy 16 o godzinie 14 i jeszcze jedna informacja, którą mogę już w tej chwili potwierdzić. Podjęliśmy decyzję jako zarząd, że w podziękowaniu za ten cały sezon, bardzo trudny dla nas, dla naszych kibiców też, bo emocje były najróżniejsze, chociażby mecz z Tarnowem, który tak naprawdę się nie układał, był naprawdę wielkim nieszczęściem, że przegraliśmy ze względu na te defekty. Natomiast ze względu na to chcieliśmy podziękować naszym kibicom i dlatego na ten turniej dla wszystkich kibiców bilety będą po 30 zł z wstępu. Dla wszystkich. Karnetowicze natomiast w ramach swoich karnetów wchodzą za darmo, a więc to jest dodatkowa impreza, na którą zapraszam wszystkich karnetowiczów, wszystkich kibiców i bardzo prosimy, żeby była jak nas najwięcej, bo to jest taka jedna z ostatnich imprez, która na pewno w Pile będzie w tym sezonie, ale mogę zdradzić, że chyba jeszcze nie ostatnia. Doprecyzujmy, te 30 zł to będzie cena biletu normalnego. Tak, oczywiście cena biletu normalnego i ulgowy będzie w tym momencie za 15 zł, a więc myślę, że cena będzie na tyle przystępna dla wszystkich, że będziemy mieli pełen stadion, bo na pewno będzie warto, emocji będzie mnóstwo. Możemy już zdradzić jakieś nazwiska? Nazwisk nie zdradzimy, dlatego że to ma być też fajna zabawa dla naszych kibiców, a więc obserwujcie nasze media społecznościowe, bo tam lada moment zaczną się pojawiać poszczególne imiona, nazwiska zawodników, którzy będą z nami startować w tym turnieju. Dzięki serdeczne.
Adrian, kolejny raz i kolejny mecz, po którym spotykamy się, to już niemal tradycja, że najlepszy zawodnik trafia na rozmowę pomeczową. I to zawsze jesteś ty. No i życzyłbym sobie tego, żeby to do końca sezonu tak było. No i ciężko pracuję na to z moim tunerem, z moim teamem, z moimi sponsorami. No, cieszę się, że w ogóle w tym roku tak poczułem się doceniony gdzieś tutaj, jeśli chodzi o to wszystko. Ja się też dobrze czuję ze sprzętem i z moim otoczeniem. Rodzina i bliscy mnie bardzo mocno wspierają w tym wszystkim. Także no, staram się dawać siebie 110% na tych meczach, żeby ten wynik był jak najlepszy. I na razie się to udaje. No i mogę się tylko cieszyć. I czuję, że dzisiaj naprawdę jestem zmęczony, bo ciężki mecz był jednak. Który wyścig był trudniejszy dla ciebie? Ósmy, gdzie ścigałeś się z Marcinem Nowakiem, czy ten ostatni? Ósmy to bodajże chyba wygrałem ze startu i pojechałem. Gdzieś kontrolowałem pozycję. Te dwa ostatnie biegi, 13 i 15 na pewno był ciężki. Przede wszystkim ten 13, bo jechałem na ostatniej pozycji. Także musiałem dwóch zawodników minąć. Udało mi się to. I szczerze mówiąc, nie pamiętam do końca tych wszystkich akcji, ale gdzieś tam pewnie jak sobie na spokojnie usiądę, to sobie przypomnę, ale no na pewno nie chciałem jechać na końcu, dlatego robiłem wszystko, żeby dogonić się z zawodników z Rzeszowa. Udało się i tylko się cieszyć z tego. I teraz w końcu mogę odpocząć dzisiaj w domu i ze spokojem się przygotowywać do następnego meczu. Jeszcze takie pytanie, co czuje zawodnik w 15 wyścigu, kiedy stajesz pod taśmą, wychodzisz na dobrej pozycji, jedziesz po kolejne swoje zwycięstwo i masz przez chwilę w głowie, jadę po komplet? Nie, tak szczerze mówiąc, to nie myślałem w ogóle, ile punktów ja miałem. Ja nawet nie wiedziałem, jaki wynik jest w trakcie meczu, czy my wygrywamy, czy my przegrywamy. Jak byłem tutaj ustawiony na polach startowych, no to zorientowałem się, że mecz wygrany jest, bo ten bieg wygrali chłopacy 4-2, także zapewnili to zwycięstwo i ja już wiedziałem, że po prostu no nie można teraz zejść z tonu i odpuścić sobie tego biegu 15, tylko już jechać nawet dla samego siebie o ten wygrany bieg, także walczyłem do samego końca, żeby dowieść to zwycięstwo. No i wiadomo, w 15 biegu jadą wszyscy najlepsi zawodnicy z dwóch zespołów, także to nie są łatwe biegi i nie było tak łatwo i przyjemnie, musiałem się namęczyć troszeczkę, ale w rezultacie wyszło dobrze. I tak nawiązując jeszcze do tego mojego pierwszego pytania, ostatnim razem, kiedy się spotykaliśmy, twoja dyspozycja była bardzo dobra, zespół przegrywał. Dzisiaj chyba możesz być w pełni satysfakcjonowany, bo i twoja rewelacyjna dyspozycja i wygrana zespołu tak naprawdę z faworytem tego meczu. Zgadza się. No, każdy z nas wiedział, że faworyt przyjeżdża tutaj do nas na mecz, ale tak jak gdzieś to mówiłem wcześniej, no po prostu trzeba było potrenować. Udało się, żeby wszyscy na sobotnim treningu byli. I gdzieś to powtarzałem właśnie w klubie, że potrzeba, żeby każdy przyjechał, objechał trening cały, pełen, będą wiedzieli, jak się zachowuje ten tor. Bo żaden z zawodników nie jest w stanie tak pomóc koledze, żeby go dopasować, żeby było dobrze. No to zawodnik musi sam czuć, jak się czuje najlepiej na motocyklu. Także ten trening na pewno dużo pomógł, bo każdy wiedział, jak ten tor się zachowuje. I to było jedno z twoich życzeń podczas naszej ostatniej rozmowy, z tego co pamiętam. Żeby cała drużyna przyjechała na trening i go po prostu wykorzystała odpowiednio. I to się stało. Zgadza się. Na treningu nie chodzi o to, żeby się ścigać spod taśmy, nie wiadomo jak, nie wiem, żeby udowadniać sobie nawzajem i tak dalej. To chodzi o to, żeby jak najlepsze ustawienia znaleźć do danego toru i tak naprawdę to mecz pokazuje, w jakiej zawodnik jest w dyspozycji, bo kilka razy jest tak, że zawodnik wygrywa na treningach i jest mistrzem treningów, a przychodzi mecz i jedzie w drugą stronę. Także każdy na to, co czuje, to przygotowuje się po swojemu i każdy wie, co ma robić. Także niech ta dobra pasa trwa, Adrian, i powodzenia w Opolu w takim razie. Dziękuję i mam nadzieję, że sprawimy miłą niespodziankę. Nie mówię, że jedziemy jako faworyt, ale widać, że w tych chłopakach tutaj wszystkich jest wola walki, także będziemy walczyć do samego końca. No ta pozytywna energia niech was poniesie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.